Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj mamy kulinarny wtorek. Z racji, że zbliżamy się w kierunku świąt, postanowiliśmy zrobić krokiety z kapustą i grzybami. To jest takie fajne danie świąteczne i nie tylko, bo jak narobię krokietów, to przez tydzień jemy krokiety. Także dzisiaj pokażę Wam naszą wersję, jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał i jeżeli zrobicie nasz przepis, to oznaczcie nas na Instagramie, bo serce nam rośnie, jeżeli widzimy, że Wam też smakuje. Zaczniemy od przygotowania naleśników i tutaj będzie bardzo prosto. Potrzebujemy mleko, mąkę, sól i jajka. I do tego jeszcze będzie woda kranowa, więc tutaj jej nie miałam jak pokazać. Jest to! Zaczynamy od suchych składników. To jest jak zrobić takie perfekcyjne naleśniki, wiecie, na słodko. To kiedy indziej, ale zdradzę Wam wtedy przepis, który jest mega, mega czadowy i naleśniki zawsze wychodzą pyszne, ale tym razem zajmiemy się tą wersją na wytrawnie. Ja robię teraz dwie porcje tych naleśników, ponieważ krokietów będzie dość sporo, więc potrzebujemy dwie szklanki mąki i żeby nie uwalić wszystkiego dookoła, ja sobie... No, okej, równie dobrze mogłam sypać bezpośrednio. Następną szklankę zrobię lepiej. Ważne, żeby odmierzać wszystko tym samym kubkiem czy szklanką, żeby proporcje były zachowane. I ja wrzucam to do miksera. Do tego dajemy taką płaską łyżeczkę, pół łyżki soli, gdzieś tyle. Dwie szklanki mleka. Ja zachlapię pół blatu jak mi. Drugi ci poszedł ładnie. Co? Drugi ci poszedł ładnie. Wiedziałam jak zrobić, wtedy mam na paluszkach. Na paluszkach wodę. Ja dam szklankę wody. Cztery jajka. Glut mi się przykleił. Warto te jajka sobie rozbić do innego kubka, bo jak wpadnie Wam skorupka, to nasze te naleśniki będą chrupkie. Dobra, skoro ciasto już mamy, to przechodzimy do smażenia naleśników. Farsz zrobimy później, żeby to zrobić w kolejności i Wam pokazać. No co? Ciasto naleśniki ma być rzadkie. Im bardziej gęste ciasto, tym suchsze naleśniki. Właśnie tak to ma wyglądać, jak widzicie. To nie są pancake'i. Im rzadsze ciasto, tym generalnie lepiej. Smażyć naleśniki będziemy na margarynie. Ja tak zawsze robię. Pod każdy naleśnik daję odrobinę margaryny, żeby on mi lepiej się smażył wtedy. Ja wiem, że można by było na tej patelni bez margaryny, ale tak jest mi spoko. Nie używam masła, bo masło nam się przypali. Chyba, że macie masło klarowane, to można wtedy robić. Podobno można klarować masło samemu. Nie wiem, nigdy nie robiłam, nie umiem tego robić, więc nie będę próbować nawet, bo pewnie to zepsuję. Ja zawsze nalewam naleśniki z chochli. Nie wiem, jak wy to robicie, ale wtedy można sobie fajnie odmierzyć za każdym razem odpowiednią ilość, mniej lub bardziej odpowiednią ciasta. Być zimna patelnia. Dobra, pierwszy nigdy nie wychodzi. Tak mówią, że nawet jak coś robią, to jak pierwszy naleśnik. Mówi się tak, naprawdę. Wyszło mi jak pierwszy naleśnik. Jeżeli się tak nie mówi, to dzisiaj się tak mówi. Muszę umyć oka. Jesus. Dzisiaj to zrobię. Chodzi, bo myślałam. On jest taki smutny. Ale jak wyjdzie ten naleśnik, to tylko jest zasługa patelni. Bo nigdy mi nie wychodził na żadnej patelni. Zawsze go porwałam i wyglądał jak stara, znoszona, zwycierana ściera. Ale je. Wygląda to jak księżyc w nowym. Fajnie, tutaj trochę za dużo, fajnie jeżeli naleśniki na krokiety są delikatnie bledsze, bo potem je i tak smażymy drugi raz,
a jak będą bledsze, to lepiej wam się będzie je zginać i tak dalej, i tak dalej. Więc nie musicie jakoś super wysmażać, tak jak się to wysmaża na słodko na przykład, no nie? Moja babcia zawsze robiła takie delikatnie ścięte, takie muah, musinięte patelnią. Dopracowuję to. No, jeszcze nie. Mam was. O coś takiego chodzi, tak droga babcia. Leży lepiej. Bladziutkie, tak? No. Bo wtedy są... Nie wiem, tak to robiła babcia, mówiła, że tak ma być. Nie będę dyskutować. Jak obcinanie kiełbasy przez babcię. Obcinanie kiełbasy? Końcówek kiełbasy. No to co, babcia zawsze obcinała końcówki kiełbasy. Z lewej i z drugiej strony. No. No. I później mama tak robiła i córka, no nie? No. I zięciu się, znaczy ten mąż jej pyta w końcu, po co ty tak zawsze obcinasz te końcówki tej kiełbasy, no, no. Nie? A nie wiem, no zapytam bab. No ona tak zawsze robiła, więc zapytam się mamy, no nie? Poszła do mamy i pyta się, czemu ty zawsze obcinasz te końcówki tej kiełbasy, no nie? A ona, no bo przecież babcia tak zawsze robiła, jak smażyła na patelni, zawsze obcinała te końcówki, no nie, kiełbasy. No. No nie wiem, no to pójdź i się zapytać babci, no nie? No. Babciu, a dlaczego ty zawsze obcinasz te końcówki kiełbasy? To wy jeszcze nie kupiliście sobie większej patelni? Dobra! To słyszałaś. Co? Myślałem, że to już słyszałaś. Nie. Dobra, naleśniki mamy usmażone, teraz przejdziemy do farszu, czyli kapusty i pieczar. Nam się udało takie pieczarki wielkie kupić. Patrzcie. Ja mam tutaj kapustę trochę z Polskiej, trochę gdzieś tam skądś, ale powiem wam zasadę. Na pół kilograma kapusty zawsze daję pół kilograma grzybów. Grzyby podsmażam osobno razem z cebulką. Zaczniemy od włożenia kapusty do gara, bo ona się nam musi delikatnie podgotować, żeby trochę zmiękła, ale nie za bardzo, żeby nie zrobiła się taka mlazgata. Że ja sobie całą kapustę razem z tym sokiem przerzucę do garnka i dolewam trochę wody do tej kapusty, żeby miało się to w czym gotować. I co jakiś czas będziemy przemieszowywać tą kapustę, żeby ta z góry też zmiękła. Zabieramy się za pieczarki. Można je kroić samemu, ale ja sobie skorzystam z ułatwienia i zrobię to w slicerze po prostu. Ale z racji, że ten slicer ma dość mały otwór tutaj na górze i generalnie pieczarka nie wejdzie, ale może robić za zatyczkę, to będziemy je ciąć na mniejsze kawałki. Teraz sobie też przetnę cebulę na połówki. Cebulę będziemy smażyć oczywiście na maśle. Zaczynamy od cebuli i wyrzucamy ją tutaj. Nic tam w środku chyba już nie mam. Żeby cebula nam się fajnie zeszkliła, to ja dodaję trochę cukru. Wrzucamy grzyby i módlmy się, aby zmieściły się całe na tej patelni jakimś cudem. One za chwilę będą wyglądały jak 1/3 tego. Ale muszę je... Weszło to? No. Byłem pewny, że to nie wejdzie. Ja też. I teraz będziemy solić grzyby. Tutaj już solicie wedle uznania. Im bardziej chcecie słone, tym więcej solicie. Taka jest zasada. My lubimy słone. A ja, że jestem zakochana, to mam tendencję do przesalania.
few moments later. Żeby nam się zrobiły i teraz wyciągamy wodę z kapusty, ten nadmiar od gotowania. Ja sobie po prostu biorę do tego w tym celu chochlę, przesuwam garnek w ten sposób i chochlą zabieram nadmiar wody. Zawsze jeżeli farsz będzie zbyt suchy, to będzie można jej dodać. Nie wylewamy tego jeszcze. Natomiast na ten moment uważam, że jest go ciutkę za dużo. Ciutkę jej jest za dużo. Przerzucamy sobie grzyby. Tutaj jeszcze trochę wody jest. Ja większość odparowałam, ale ona ma cały smak, więc warto ją wrzucić do tej naszej kapusty. O, i teraz trzeba to wymieszać. I to jest najbardziej wesoła robota. Farsz nam przestygł, bo ważne jest, żeby on nie był zbyt gorący. Ja go wymieszałam, jest tutaj chłodny, teraz jest zimno za oknem, więc dość szybko wystygnął. Tutaj mamy przygotowane naleśniki i krokiety będziemy opanierowywać, dlatego potrzebujemy jajka. Wystarczą chyba dwa bez problemu i bułka tarta. Także ja sobie najpierw rozbiję jajka. Tu mam mokry talerz, więc... Bierzemy sobie naleśniora. Cyk. Jak zwijamy sobie krokiety tutaj na taką kopertkę. Ważne, żeby to dobrze tutaj założyć. I zawijamy. Gotowe. To dajemy do jajka. Bułka tarta odkładamy. Tylko ja sobie wszystko będę robiła, poukładam sobie je z boku. Bo jak zamoczę się raz w jajku, to już będę cała upitolona. I teraz, co jest takie dość istotne, ważne, żeby nasze naleśniki nie miały dziur gdzieś po środku, żeby nam farsz z nich nie wyleciał. Dobra, i teraz będziemy panierować nasze krokiety i to jest ostatnia część, potem zostaje nam tylko smażenie krokietów w panierce. Także lecimy. O Jezu, faktycznie nie odczuwa. Teraz smażymy nasze krokiety. Nie wiem, na czym wy smażycie. Ja w zależności co mam. Albo na margarynie, albo na oleju. Ale żeby pokazać wam różnicę, jak to wygląda, na jednej patelni nalałam sobie olej, a właściwie resztkę, którą miałam. A tutaj będziemy smażyć na margarynie i sami zobaczycie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o smażenie tych krokietów, to generalnie chyba lepiej mimo wszystko smażyć w głębokim oleju krokiety niż w tłuszczu. Nie wiem, ja jakoś się przyzwyczaiłam smażyć na margarynie, ale jednak margaryna szybciej może nam się przypalić. Krokiet więcej zjada do środka margaryny niż oleju mimo wszystko. I tyle. Zobaczymy jak w smaku. Dobra, pokażę wam jeszcze różnicę. Te są smażone na oleju, te są smażone na margarynie. Kochanie, delektuj się, znaczy degustuj. Mam taki zamiar, żeby sprawdzić, jak to smakuje. Najpierw sobie wezmę sobie takiego i wezmę sobie takiego. Fajne są takie chrupkie te. Mhm. Nie są. Nie, nie. Mhm. Są fajne. Super. A te? A one są takie mokre. A widzisz. Te są mokre, te są suche. Smak. A, ten fajnie chrupnął. Tak, super, no. Nie wiem, czy to słychać, ale ten chrupnął. No, właśnie słyszałam. Ten też chrupnął. Ty, no to jakbyś był zawiedziony. Ja ci krokietów nasmażyłam 4 kilo. Czuję, mu wszystko wypadło. Weź sobie taki kawałek z farszem. Świeżo gotowane. Ten jest pyszny. Zobaczymy teraz tego. Jeśli miałbym wybierać, no, między smażonym na oleju, co nigdy nie robiliśmy chyba, bo nie wiem. Tak, jak zawsze jakoś na margarynie się mi... To bardziej mi smakuje na oleju. Czyli polecamy smażyć na oleju. Spróbujcie sobie tak i tak, jeśli macie taką możliwość. To sami zobaczycie, co wam lepiej smakuje, bo nie zawsze nasze gusta równają się waszym gustom. Tak. No. No to my życzymy smacznego i koniecznie dajcie znać, czy lubicie krokiety,
i czy wykorzystacie przepis w domu, a jeżeli wykorzystacie, to nas na nim oznaczcie.